Witam, mam na imię Alicja i jestem karpetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Całość mojej oferty możecie to znaleźć na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Dzisiaj w ramach statystyki, w ramach analizy struktury, wszechstronnej analizy struktury, chciałam Wam po prostu wyjaśnić jeden element, który może jest czasem niezrozumiały, a bardzo jest ważny, wręcz bym powiedziała, ma rolę kluczową we wszechstronnej analizie struktury. Jeżeli macie polecenie, które mówi, że macie wykonać wszechstronną analizę struktury i nie jest powiedziane, że zarówno za pomocą miar klasycznych, jak i miar pozycyjnych, to w tym momencie wykonujecie ją za pomocą jednego rodzaju miar, chyba że nauczyciel od razu mówi, że wszystkie macie robić i to o tym wiecie. Więc jeżeli nie jest określone, za pomocą jakich miar macie wykonać wszechstronną, a nie analizę struktury, wykonujecie ją domyślnie w pierwszym momencie za pomocą miar klasycznych. A co to są miary klasyczne? Są to po prostu miary bazujące na średniej arytmetycznej. Co to oznacza? Że to są wszystkie te, które są albo średnio arytmetyczną, w którymś z tych trzech wariantów, które zaznaczam, albo jest to wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. Dlaczego? Bo te miary zawierają w środku, dosłownie w środku zawierają element średniej arytmetycznej. Każda miara, która jest, do której wyliczenia potrzebujemy średnią arytmetyczną, jest miarą klasyczną. A więc zarówno wariancja potrzebuje średnią, więc jest to miara klasyczna. Odchylenie standardowe bazuje na wariancji, która bazowała na średniej arytmetycznej, więc ona też jest miarą klasyczną. No i tym bardziej współczynnik zmienności rozproszenia, dyspersji, niejednorodności jest miarą klasyczną. Bo nawet we wzorze bezpośrednio posiada średnią arytmetyczną. Tak samo w przypadku miar asymetrii, czyli skośności rozkładu, mamy trzeci moment centralny, który z tych trzech wzorów, wariantów, wykorzystuje na pewno średnią arytmetyczną, bo posiada we wzorze. Tak samo miara asymetrii, która dzieli ten trzeci moment centralny, dzieli przez odchylenie standardowe do trzeciej potęgi, czyli tu już też znowu mamy w tym momencie miarę bazującą na średniej arytmetycznej, więc jest to miara klasyczna. Tak samo w czwartym typie miar, czyli miar koncentracji, skupienia, spłaszczenia lub kurtozy, jakkolwiek byśmy to nie powiedzieli, czwarty moment centralny też zawiera średnią arytmetyczną i alfa 4 jako ta miara współczynnik koncentracji też zawiera w tym momencie zarówno mi 4, czyli czwarty moment centralny, który potrzebował średnią i dzielimy przez odchylenie standardowe do czwartej potęgi, które też we wzorze potrzebowało średnią arytmetyczną. Oznacza to tyle, że wszystkie pozostałe miary, czyli wszystkie kwartyle, dominanty, decyle, wszystkie te kwantyle generalnie będą w tym momencie miarami pozycyjnymi. Bo miary pozycyjne nie potrzebują do policzenia wszystkich wartości, jakie są potrzebne, tylko wskazują wartość dla naszej zbiorowości według określonej pozycji, czyli o jakiejś tam części zbiorowości my tylko mówimy. Tak samo dominanta jako miara pozycyjna nie potrzebuje policzenia średniej arytmetycznej, więc jest to miara pozycyjna. Każda z pozostałych miar, która się tutaj znajduje po prawej stronie, bo tak ten schemat został rozpisany, to miara pozycyjna, bo bazuje na miarach pozycyjnych. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, zapraszam do kontaktu na zadania-projekt.pl na stronę internetową tam weź lub bezpośrednio pisać maila na zadania-projekty@wp.pl. Oferta korepetycji jest ważna cały rok. Jeżeli potrzebujecie mojej pomocy korepetytorskiej, jak najbardziej możecie pisać do mnie z zapytaniem o swoje zadania. Pozdrawiam.